Good Knife Safari mysz, kumplu, jak chcesz tego kurcze mieć. Zajrzyj do pierwszej linijki opisu, zasubskrybuj kanały chłopaków i to może właśnie tobie uda się zgarnąć tą kostkę. Powodzenia! Siemaneczko, jemeczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Croxy. Dzisiaj sobie typujemy PGL Kraków 2017. Jest to teraz faza playoff, ponieważ już te wszystkie mecze się zakończyły. Drużyny, które właśnie wyszły z grupy, to jest Gambit, Fnatic, Astralis, SK Gaming, Big, Immortals, North i co najważniejsze oczywiście nasze polskie Virtus Pro. No i tak. Ja ogólnie mam tutaj 12 punktów z mojego właśnie pikowania, jak to się mówi tam. No powiem wam, tutaj macie na przykład fazę grupową, jaką ja typowałem, zawiodłem się naprawdę. Ponieważ Natus Misere niestety odpadło, ponieważ tam przegrało. Czekajcie, ile oni przegrali? Oni mieli bilans 1-3. FaZe Clan naprawdę wielkie rozczarowanie tego turnieju, 0-3 przegrali. Cloudman, oni odpadli, ponieważ grali tam z Virtusami, o właśnie Awa zaawansowała dzięki temu Virtusi. Przeszło Fnatic dalej, G2 również rozczarowanie, Virtus Pro wyszło 3-2, mieli właśnie bilans i wyszło również Astralis, co i jeszcze tutaj Vega miało oczywiście tam zawsze 3 przegrało, więc no. Nie Fnatic, tylko SK Gaming również przegrali z Bigiem mecz właśnie o przejście z wynikiem 3-0, przegrali z Bigiem wtedy. I tak, tutaj drużyny, które miały wynik 3-0, to było Gambit i właśnie Big. Big miało 3-0 po walce z FaZe Clanem, z Cloud9 i właśnie SK Gaming. A Gambit wygrało tutaj z Mousesports, G2 i właśnie Virtus Pro, więc naprawdę rozczarowanie. I tak, no mamy teraz tą fazę playoff, to, więc tak, ja bym sobie tutaj postawił. Fnatic jakoś rewelacyjnie nie gra. Fnatic miał bilans 3-2, więc też ledwo co się utrzymali. I Immortals również przeszło, to też jest zaskoczenia właśnie tego turnieju, więc tak. Myślę tutaj, że Gambit przejdzie dalej. Tutaj myślę, że SK powinno sobie poradzić z Astralis, myślę. Virtus Pro czy North? No kurde, nie wiem czy... Bo Virtusi z North przegrali na mapie Mirage, naprawdę było zacięte starcie, oglądamy to naprawdę cały mecz. Więc nie wiem jak to obstawić, ale myślę, że Virtusi jakoś sobie radę dadzą. I tutaj dam Big, ponieważ Immortals, tutaj, nie wiem jakim po prostu cudem właśnie przeszło dalej. Immortals miało wynik 3-2, tak samo jak Virtus Pro, więc myślę, że sobie poradzą. I tutaj jest niewiadoma, ponieważ SK Gaming myślę, że przejdzie dalej. Ale tutaj co? Czy Virtus Pro wygra z Big? No myślę, że Virtus Pro jest doświadczone naprawdę, więc myślę, że to do półfinału chociaż dodą i myślę, że finał tutaj Champion. No nie wiem jak stawić. Postawiłbym na Virtus Pro, bo serduszko mi tak po prostu każe. Nawet, chociaż nie wiem czy oni z North wygrają, bo naprawdę North przegrało właśnie Virtus Pro z tą drużyną, więc nie wiem czy oni wyjdą tutaj dalej. O, 15, 12 punktów, więc mamy nawet szansę na srebro. W sumie na złoto też mamy szansę jakąś. Czekajcie, bo tutaj jakaś aktualizacja Java mi wyskoczyła, lol. Więc tak, tutaj nie wiem jak dalej. Serduszko mi kazał na Virtus Pro stawiać, ale myślę, że wygra to SK Gaming i właśnie sobie SK Gaming wytypuje na championa. No, więc tak mniej więcej to wygląda. Czy dobrze zrobiłem? Nie wiem. Serduszko mi kazał za Virtus Pro, ale... Do końca etapu tego turnieju nie będę mieć. Wiecie co? Dam na Virtus Pro. Dam jednak na Virtus Pro. Liczę, że w Krakowie, na swojej ojczystej ziemi uda im się przejść dalej. Tylko żeby to North pokonać, to myślę, że z Bigiem to już potem problemów nie będą mieć, ale no... No zobaczymy jak to będzie. Jeden dzień do końca został, więc ja tutaj to też wcześniej robię.
I oczywiście standardowo sobie otworzymy skrzyneczkę na koniec, ponieważ to już jest taki standard właściwie. Ogólnie tak, mam nagrany jeszcze odcinek z kontraktu na coś i to będą mnie po kolei odcinki, nie będzie się tutaj Ranga zgadzać. Teraz Kałacha mam, nie będzie się zgadzać również ekwipunek, bo to jest takie fajne bandaże bokserskie mam. Pozbyłem się pół ekwipunku, bo coś się nie wczytuje. Ale tak, no otworzymy sobie skrzyneczkę jak to na koniec, nie wiem czy otwierać, kiedy raczej. A otworzymy skrzynię rękawic, mamy 2,84. Wtedy poleciał mi skaucik, więc myślę, że teraz też coś dobrego poleci. Patrzcie, głowcy. Baskill. No wybieraj ty nie stan, no dobra, MP9 pustynna łuska. To nieźle, wtedy poleciał Scout Dragonfire. No a teraz leci właśnie MP9, ja to sobie wstaję, ponieważ tutaj już skinów nie mam w ogóle. No więc myślę, że Victus Chrome powinno sobie tutaj poradzić. Nie wiem jak to będzie naprawdę. A serduszko mi właśnie każe tutaj na Virtus Pro postawić. Nie ma jakoś tutaj jakichś zbytnio ambitnych drużyn, więc... No, więc to tak się właśnie przedstawiam pikiem. Mam nadzieję, że Virtus tutaj pokonają SK Gaming. Więc co? Ja się z wami żegnam. Wbijajcie jeszcze do grupy Steam, bo mało osób jest. Trzymajcie się i piąteczka. Yo!